Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Crypta TV. Syjon to miejsce akcji Szczerych Serc, DLC do Fallout New Vegas i co ciekawe, jeden z najmniej napromieniowanych regionów w tym postapokaliptycznym uniwersum. Dzisiaj chciałbym go Wam nieco lepiej przybliżyć. Miłego oglądania! Park Narodowy Zion to istniejący w rzeczywistości amerykański obszar ochrony przyrody. Położony jest w południowo-zachodniej części stanu Utah, na terenie trzech hrabstw, obejmuje powierzchnią 593 km2 Nazwa Zion, czyli Syjon, została nadana przez mormońskich osadników, którzy przybyli na tereny Juta w XIX wieku. Jest to odniesienie do jerozolimskiego wzgórza Syjon. Za czasów starożytnych znajdowała się tam twierdza, zbudowana jeszcze przez jebusytów. Później mianem Syjon określano całe miasto, a następnie naród wybrany. Przedstawiciele Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich używają tego słowa w szerszym kontekście. Mi osobiście najbardziej kojarzy się z trylogią Matrix, ale wróćmy do tematu. Okolica słynie z pięknych widoków, malowniczych kanionów, dolin, formacji skalnych oraz szerokiej gamy roślinności. przecinają Virgin River. Nie inaczej było przed Wielką Wojną w świecie Fallouta. Syjon nie ucierpiał jakoś znacząco wskutek konfliktu nuklearnego, przez co stanowił świetne schronienie dla ocalałych, takich jak Randall Clark. Odczuł dopiero obecność opadu radioaktywnego, który na długie miesiące skaził okolice, zabijając lokalną faunę oraz florę. Powiadają, że natura sama się obroni i tak też było w tym przypadku. Burze i wichury w końcu wymiotły zalegający w kanionie opad, a w ciągu kilku następnych lat poziom promieniowania spadł do takiego stopnia, że jak na postapokaliptyczne standardy było ono praktycznie niezauważalne. Przyroda się odrodziła, roślinność i zwierzęta, mimo że w zmutowanej formie, to jednak wróciły dostosowały się do warunków Nowego Świata. Do najpopularniejszych istot w kanionie syjońskim należą jałogłaj, zielone gekony, olbrzymie modliszki oraz krwiożercze muchołówki. Okolica dzieli się na cztery główne sekcje. Centrum, zamieszkiwane przez smutki dinaros, Eastern Virgin, dom martwych koni oraz kontrolowane przez białe nogi Three Marys. Jak przystało na Park Narodowy nie znajdziemy tam wielu zabudowań, co najwyżej posterunki, strażników, sklep oraz chaty rybaków. Wydawać by się mogło, że Syjon był idealnym miejscem do życia, jednak niewielu go odwiedzało. Przez większość czasu jedynym mieszkańcem okolicy był wspomniany wcześniej Randall Clark. Później pojawili się tam meksykańscy uchodźcy, ocalali z eksperymentu w Krypcie 22 oraz grupa dzieci, która z czasem przekształciła się w plemię smutków, do których później dołączyły martwe konie. Przez ponad 100 lat w Syjonie panował spokój. W 2281 roku działające na zlecenie Legionu Cezara Białe Nogi najechały i zrównały z ziemią Nowe Kanaan, powojenne centrum kultury mormonów, a następnie ruszyły do kanionów w ślad za ocalałymi. Smutki i martwe konie już od dłuższego czasu współpracowały z misjonarzami, więc im też groziło niebezpieczeństwo. Gdy przywódcy mormonów Joshua i Daniel toczyli ze sobą spory co do dalszych kroków, do Syjonu przybyła ekspedycja Karawany Szczęśliwe Szlaki. Jej przedstawiciele zamierzali nawiązać kontakty handlowe z nowym Kanaan, a trasa wiodła przez park. Nie wiedzieli, że osada już nie istnieje i tak jak ona padli ofiarami białych nóg. Z masakry ocalał tylko nasz protagonista, kurier, i to on zaburzył układ sił w regionie, którego dalsze losy zależą od podjętych przez nas działań. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!